Rdestowiec ostrokończysty, nazywany również japońskim, jest byliną. Pochodzi z Azji Wschodniej. Na nasze tereny został sprowadzony ponad 100 lat temu. Obecnie jest uznany za roślinę inwazyjną o wysokiej szkodliwości dla rodzimej przyrody. Rozrasta się poprzez rozłogi korzeniowe i jest trudny do usunięcia. Zwykle tworzy gęste zbiorowiska. Dorasta do 3 metrów wysokości. W Polsce występuje również rdestowiec sachaliński. Można je odróżnić po wielkości i kształcie liści. Rdestowiec ostrokończysty ma liście o długości do 15 cm, ucięte u nasady z ostrym czubkiem. Rdestowiec sachaliński ma liście dwa razy większe, do 30 cm długości, o tępym wierzchołku. Rdestowiec ostrokończysty kwitnie we wrześniu i w październiku. Odznacza się dobrą miododajnością i jest licznie oblatywany przez pszczoły miodne. Zeszłoroczne łodygi rdestowca można wykorzystać na pomoce gniazdowe dla pszczół samotnic. Do tego celu nadają się suche odcinki łodyg o średnicy wewnętrznej 5 do 7 mm. Można je związać w pęczek i włożyć ciasno do uciętej plastikowej butelki po napoju, a całość umieścić w drewnianej skrzynce. Cała konstrukcja powinna być wykonana też zgodnie z innymi zasadami. Jeżeli zdecydujemy się na jej wykonanie, to należy zapewnić jej opiekę, aby przetrwała w dobrym stanie do następnej wiosny.